Siemanko wszystkim, ja jestem Yuken, witam was kochani serdecznie w nowej serii na moim kanale, czyli Supermarket Simulator, czyli zaczynamy grę, która niedawno się ukazała, a tak naprawdę podbiła serca internautów. Mnie to podwójnie kręci, bo oczywiście mówimy o rozwijaniu biznesu, mówimy o rozwijaniu sklepu, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. Wszystko się przekonamy tak naprawdę, moi drodzy, co ja tutaj będę musiał zrobić. Oczywiście startujemy chyba od jakiegoś samouczka. Dobrze, mamy sobie ten sklep. Teraz tak, dobra, poruszamy się, ok. No jak zwykle będę musiał się nauczyć sterowania. No pewnie trzeba, dobra, jakieś zakupy trzeba zrobić. To pewnie w tym komputerze, dobra, ok. Mamy... Czyli co? A, tutaj się kupuje. Dobra, no to słuchajcie, jak mamy coś sprzedawać, no to musimy kupić. Co my tu mamy? Tu są jakieś chokpik, to są chyba jakieś płatki kukurydziane. Tylko, że my kasy nie mamy. Chyba nie mamy. Nie, mamy $50, o kurde. Widzowie, to jak mamy... O kurde, się ciężko zaczyna. Słuchajcie, jak mamy po $50 na start, to możemy zamówić tak, jedne płatki. No chleb by wypadało. Tu jest jakaś mąka, no i już chyba na tyle. Nam starczy, więcej nam nie starczy, widzowie, kasy. Nawet mi zabraknie, o kurde. Czekajcie, jeszcze raz, no co my tu możemy zrobić? No chleb musimy zamówić, mąka pewnie się przyda. Olej też, jest jakaś pasta, tu jest jakiś... No i tego na te płatki nam na razie nie starczy. No to wiecie co, to może z dwa chleby i tyle. I całe $50 w plecy. Jak to się zamawia? Nadal za dużo zamówiłem? O ja. Dobra, słuchajcie widzowie, za dużo zamówiłem. I co, pewnie trzeba czekać za dostawą, tak? Jak to tutaj działa, widzowie? A, przed sklepem czeka na nas, dobra. Dobra, dobra, to co? A, dobra, bierzemy karton i na półkę, okej. Okay. A, tak się wykłada. To będzie trzeba jeszcze chyba cenę ustawić później. Dobra, a karton do kosza, tak? Dobra, 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 karton do kosza, cyk. A, tak to działa. Trochę chyba za duża intensywność myszki jest, powiem wam szczerze. No nie, no na początku to z brzegu wszystko poustawiamy, bo... Nie mamy, słuchajcie, sklep zaczynamy z trzema produktami. Też ja kiedyś swój sklepik, pamiętam jak otwierałem, gdzieś tam mam jeszcze z tego zdjęcia. Otworzyłem swój pierwszy sklep, to... Moi drodzy... Były większe przerwy między tymi produktami niż samych produktów. A jeszcze są jakieś chleby, tak? A dobra. I co, puste? Dobra. No i cały nasz... Aha, dobra, tutaj się otwiera. Dobra, to czekajcie, ceny. Ceny, 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 ceny. Dobra. I co my tu mamy w cenach? Złoty 50, ale to ja płacę, tak? Market price 4,50. To co, mam ustawić tak jak oni piszą? A nie, a może ja bym sobie zrobił 4,49 na przykład. Widzowie. O 1 grosz taniej. Tutaj 3,71, no to może 3,69. 2 grosze taniej. I został nam chlebek, który ustalimy na... Co jest? 3,96, no to niech będzie 3,90 równe. No to co widzowie, a tutaj teraz nam pokazuje wykrzyknik. No fajny jest ten tutorial, spoko, 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 że tutaj trzeba, że open. Dobra, zapraszam panią serdecznie, halo, halo, dzień dobry, witam panią serdecznie. A tu jeszcze kasę będę musiał obsługiwać, dobra. A proszę, proszę, chlebek proszę kupić, oczywiście, droga pani, oczywiście, chlebek pani by chciała kupić, dobrze, no i co, i to mam cyk, cyk, a skasowałem, dobra, od niej mam wziąć kasę, a i muszę jej wydać, widzowie, zapłaciła 50, o kurde, to change 42, dobra, to mamy tak, raz, dwa, no i co, a 42, 41, o kurde, jeden, raz, dwa, trzy, cztery. A, i na zielono się pali, dobra. Wydałem? A już sobie poszła, no dobra. O, następna chlebek kupuje. No jestem ciekaw, widzowie, jestem ciekaw. Jak nam to pójdzie? Pyk, pyk. Kartą pani płaci, dobrze. A jakbym pani więcej nabił? A ile ja mam jej nabić?
8. 39. Ciekawe, jak co by się stało, jakby mi więcej nabił. O, biznes się kręci, widzowie. W świecie realnym tak by to niestety nie wychodziło fajnie. Że tak byśmy szybko mieli klientów tylu. Tylko, że tego towaru naprawdę nie mamy. Dzisiaj byśmy musieli taką a la Żabkę, słuchajcie, otworzyć, żeby się opłacało. No dobrze, gościu, że płacisz kartą, no bo trudno, żebyś 3 dolary mi. Smacznego chlebka życzę. Smacznego chlebunia. Polski chlebek od polskich rolników. Z polskiej prawdziwej mąki. O, tutaj mamy lepszego klienta, widzowie. Dwa chlebki i olej. No, tylko gotówką płaci. Ile mam mu wydać? Change. Dwa. Raz, dwa. 50. 2,71. Okej. Wydane. 51 dolarów już mamy, czyli już widzowie nam się wszystko, co zamówiliśmy, zwróciło. Gorzej, jak ta pani będzie chciała wyjść. Dzień dobry pani, witam panią serdecznie. No dzień dobry. A może pani by jeszcze chciała tutaj jakąś mąkę sobie kupić, nie wiem, jakąś pizzę by pani upiekła, czy tam chlebek w domu? Nie, chlebka lepiej nie, chlebek to niech pani u mnie kupuje, u mnie najlepszy. Proszę bardzo, życzę smacznego. O, tu pani siostra chyba przyszła. Bliźniaczka. No i gotówką pani płaci za olej. Ile ja tu mam pani wydać? Kurde, 0,50. Czyli 50. 1, tak? Centów. To wszystko dobra. Cyk, cyk. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Oczywiście. Bardzo mi miło, droga pani. 8,59. Oj, 39. Abym panią morżnął na 20 groszy. Mogę być winny grosika, proszę pani. O, już nam wykupili, słuchajcie, coś tam. Może byśmy coś po. Może ja coś powinienem domówić teraz. Czekajcie, czekajcie, jak ja mam stąd wyjść? A, tak, escape'em. Dobra. To jak nikogo nie ma, to my może zamówimy, słuchajcie, sobie teraz te czokpiki całe. Chleby kupują. To już będzie za dużo chyba kasy, co? A nie, mam tyle kasy. Dobra, widzowie, dobra, mamy kasę. A już klienci czekają. Kurczę, ale zapierdziel, widzowie, ale zapierdziel. Tu człowiek, no nie ma chwili. 0,41. Raz, dwa, trzy, cztery, jeden. Tu nie ma chwili spokoju. Witam pana serdecznie. No widzi pan, muszę towar rozładować i. A tu change zero. Ej, wróć. No bo się pomyliłem, no kurczę. Ludzie, ja się pomyliłem. Dzień dobry, witam panią. Pani chwilę poczeka, muszę towar doładować, bo jak widzi pani, sam jestem na tym sklepie zapierdziel niesamowity. Ja tu, proszę pani szanownej, nie nadążam. Także jakby pani chwilkę poczekała, bym był bardzo wdzięczny. Już panią obsługuję. Widzi pani. Oj, gdzie jest mój sklep? Aha, tutaj jest mój sklep. Już, droga pani, już. Jak widzi pani, muszę chlebki rozładować. Pani tylko chlebek kupuje, no to. No to co ja poradzę? O, ale panią pogięło chyba. Pogięło panią mi to totalnie. 96 mam pani wydać. No wie pani co? Już by mogła pani za ten chlebek naprawdę zapłacić jakoś. No naprawdę. 96. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 10. Już mogła pani naprawdę za ten chleb gotówką zapłacić normalnie po ludzku, a nie takie przecież od rana przyjdą i kurczę. 50, raz, dwa, trzy, 82. Dziękuję bardzo za zakupy. Ludzie, dajcie mi rozładować, bo już nie mam czasu. Halo. Kochani, moi drodzy, 7. A, bo to można tutaj, ja na klawiaturze niepotrzebnie pisałem. 59, okej. Okay. Witam pana serdecznie, szybciutko pana obsłużę. Dziękuję, że kartą, bardzo mi miło. 3. 69. Gorzej, jakby panu 300 nabił. Dobra, już nie ma czasu. Musimy chlebek rozładować, bo już pusto na półkach. Już pusto, nie ma czasu. Tutaj chlebka nie ma też na półkach. Już chwileczkę pani poczeka. Będę bardzo wdzięczny, jak pani chwilę poczeka, bo tu chlebek. No widzi pani, co tu się dzieje. Taki ruch mamy, że taki jestem. Taki mam zapieprz. A to chyba jakiś złodziej przyszedł. Trzeba go pilnować, widzowie. O, płatki kupiliśmy. Tylko płatkom trzeba będzie cenę ustawić. Czokpiki, no czyli jakieś pewnie czokapik, żeby mi ktoś teraz nie kupił tych płatków, bo jeszcze ceny nie ustaliłem. Widzowie, ty gościu, ty mi tutaj. Ej, czekaj, żadnych płatków mi tu nie kupuj. Ja tu cenę ustawiam na płatki. No i co? Dobra, cena 5.
5,98, a to może ustawimy tak jak sugerują. Zobaczymy, czy będą płatki kupowali. Ustawiłem po cenie ogólnie sugerowanej, nie? Dziękuję, że kartą. Bardzo mi miło, droga pani czy panie. Nie widzę, jakby dzień mi się chyba już kończy, bo się tu ciemno zaczyna robić, słuchajcie, w tym sklepie. Gdzieś tu się światło chyba... A co ja mam change zrobić? Nic nie mam. Odliczone dał. A, pięknie pan kupił. Pięknie pan kupił, tylko pan coś chyba źle zapłacił za te... Za te płatki, coś mi się wydaje. Czekajcie, drodzy państwo, bo tutaj chyba tu jest jakiś kontakt. Tu się światło pali. A, tu się światło pali. Dobrze. Jakie to fajne, słuchajcie, widzowie. Podoba mi się. Chociaż ja tak na kasie, żebym miał stać, to raczej bym pracownika chętnie zatrudnił. No, ale pierwszego dnia to tak raczej chyba... U mnie oczywiście jest zawsze niedziela handlowa, słuchajcie. Także zapraszam wszystkich serdecznie na zakupy. Możecie płacić. A jak ktoś chce wesprzeć, może donate'em wesprzeć, będzie link w opisie. Dobra, tu nic nie wydajemy. Dobrze, moi drodzy. A co mam wydawać? 51,0, czyli 51. Dobra, aha, dobrze, że to na zielono się pokazuje. Bo jak jest taki ruch, powiem wam, że to zapierdziel niesamowity, widzowie. Zapierdziel niesamowity, słuchajcie. I co, pierwszy dzień, i co, dzień się skończył, tak? Prawie 100 dolarów, widzowie, mamy. To czekajcie, jak się dzień skończył, to my możemy dokupić. Co nam tu brakuje? Płatki są, chleb jeszcze jest, oliwy, mąka się skończyła. Co się skończyło? Płatki są, no chleb możemy jeden zamówić, mąka się skończyła, olej, może pastę domówimy? I cukier? Czegoś za dużo, widzowie, zamówiłem. To może to jedno usuniemy. Ale co closet? Co closet? Closet to ja mam w domu, słuchajcie. Ja muszę za ten. Że godzina im się nie zgadza. Czyli mogę rano tylko, słuchajcie, zamówienie złożyć. No następny, kurde, gagatek. Czy już nie mógł chłop normalnie zapłacić? Chłopie, następnym razem z drobnymi przychodź. No, albo kartą zapłać, dokładnie. Ja chcę zamówienie, widzowie, złożyć. Mamy 100 dolarów, także fajnie, wszystko fajnie, tylko że co? Ja muszę sklep zamknąć, żeby... Press... A, czyli dobra, następny dzień. Czyli pierwszy dzień... 24 klientów obsłużyłem, widzowie. Aha, tu jakieś punkty, bo tu się jakieś levele. Dobra, dobra. No, niech będzie start new day. Niech będzie closet, oczywiście, niech będzie ten closet, bo muszę zamówienie złożyć. Jedne płatki, z jeden chleb, jedną mąkę, albo dwie mąki, jeden olej. No i nie wiem, czy mi starczy kasy. Nie starczy mi kasy. No co jest? Oj, widzowie, coś źle liczę. Jeszcze za 30 dolarów mógłbym coś domówić, ale... Ojejku, ale tu jest kartonów. Patrzcie, widzowie, ile dostawy tu przyjechało. W sumie nie wiem, po co ja ten olej tutaj domawiam. Skoro olej się tak chyba słabo sprzedaje, to chyba złą cenę dałem. Ej, czemu dwa kartony z olejem przyjechały? Ja tyle oleju nie chciałem chyba. Mam nadzieję, oczywiście, widzowie, że to jest taki olej, wiecie, z polskiego... Od polskiego rolnika, z właściwych składników, a nie tam zza polskiej granicy wschodniej, z jakichś gównianych składników. Także liczymy, że od Polaków to jest właściwy. Tutaj jest niby chleb. A to co, ja mąki nie miałem? To wychodzi na to, widzowie, że mąki nie miałem w sklepie. Okej. To będę musiał mąkę dopiero... Ale dostawę przywieźliśmy, widzowie. Gdzie ja to mam wszystko pomieścić, powiedzcie wy mi? Mały ten sklepik, ciasno tu. To w ogóle da się ten sklep jakoś rozbudować, czy co? No kurczę, jeszcze mąka, tyle mąki zamówiłem, to ja coś chyba źle zamówiłem, widzowie, powiem wam szczerze. Teraz coś tutaj chyba... Coś tu musiałem źle pozamawiać. Witam pana serdecznie, zapraszamy do sklepu. Zaraz otwarcie. Chlebki świeże przyjechały od naszych wspaniałych rolników, świeżutkie, upieczone z piekarni takiej, wie pan, takiej, no nasza piekarnia to zaprzyjaźniona, te lana specjalnie chlebki świeże pieką. Dobra, i co, pusty karton, no i co, jeszcze mogę coś zamówić? Już nie mogę, bo nie mam kasy za bardzo, nie?
Widzowie, no już tu nic nie zamówimy, no ale na tych dwóch półkach ciężko tutaj. A to od tej strony można? Aha, można od tej strony otworzyć, dobra. No to staję na kasie, może trzeba ludzi zaprosić. Halo, 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 otworzyłem sklep. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. O, tutaj jedzie jakieś Ferrari, zapraszamy do sklepu. Pan pewnie kupi tutaj u nas dużo gadżetów. A proszę mnie nie rozjeżdżać, no ja pana do sklepu... Ej, ratunku, ludzie! No rozjechać mnie gamłan. No ja go do sklepu zapraszam, a gość mnie chciał rozjechać, a tu złodziej by mnie w tym czasie mógł obrobić. Przepraszam pana, no widzi pan takie życie sklepikarza, no chciał mnie gościu Ferrari rozjechać, a ja go tak grzecznie, proszę pana, do sklepu zapraszałem na zakupy, a on tutaj po prostu chciał mnie, no po prostu chciał mnie rozjechać, no, no wie pan, no tak się po prostu nie robi. Dobra, $34. Czy ja coś bym mógł kupić w ogóle? Czy coś tutaj nie ma ceny? Czy przypadkiem mąka... Mąka ma 69, jest ok. Czokpiki mają po... Czokpiki słabo schodzą, więc zróbmy może 5. 89, widzowie. Promocja. Olej jest, chlebek jest. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Może jeszcze do chlebka by pan sobie coś tutaj domówił, jakąś mąkę. Nie wiem w sumie po co panu ta mąka, ale generalnie może by się panu zawsze tutaj mogła przydać, nie? Nie chce pan mąki, mówi pan. No dobrze. No do widzenia. O, dzień dobry pani, witam panią serdecznie. Fajna figurka. Dzień dobry. No ja pani chętnie tutaj... Jakiś rabat bym dał, jakby pani się ze mną na kawkę umówiła. Do widzenia, zapraszam ponownie, ale tatuaż ma pani do duszy. Nie lubię takich tatuaży u kobiet na tyłku. A, bo pan gotówką płaci. No dobrze, dobrze. Jak już tak pan płaci gotówką, to proszę bardzo, wydane. Do widzenia, zapraszam ponownie. Oj, czokpiki zaczęły nagle się sprzedawać. No widzicie, trzeba było cenę zmienić, moi drodzy. Ale ruch jak w Paryżu na wsi. Słuchajcie, ja już tutaj spocony zapierdziel. Pierwszy dzień to chyba tutorial się skończy, no to będzie akurat moment na pierwszy odcinek. Dobrze, widzowie, tutaj musimy 13 tych tam groszy eurocentów, czyli 10, raz, dwa, trzy wydać. Proszę bardzo, zapraszam ponownie. Co z zakupami? Czy czegoś brakuje, widzowie? No to coś by można dokupić, prawda? Są chlebki, są czokpiki, ale czokpiki by trzeba dokupić. Mąki na razie jest sporo. O, ten ile tutaj zamawia. Pięknie, dzień dobry panu, witam, bardzo ładne, fajne zakupy, no jakby pan jeszcze gotówką, o jak też pan zapłacił, no ale wziął pan sporo, także nie mam panu tego absolutnie za złe, proszę pana, a zróbmy tak, 70, ale tutaj mam teraz rozkminę, 50, raz, dwa, 70 i 3. Do widzenia, zapraszam ponownie. O, kolejne czokpiki pani kupuje. Bardzo mi miło. No muszę właśnie zaraz te czokpiki domówić. Tylko widzi pani taki zapierdziel w tym sklepie, że ja nie mam kiedy po prostu towaru tutaj... No nie mam kiedy tego towaru tutaj domówić. Może w końcu kupimy te dwie nowe rzeczy, żeby były. Mąka jest, olej jest. To może tak kupimy. Już ktoś czeka. No proszę państwa, no a kto to towar ma rozładować? No niech mi pan powie... Kiedy? Oj, następny płaci tak, kurczę, grubymi, no. Już niech mu będzie, no. Dobra, niech dostał trochę więcej. Już stratny będę. 3,90. Proszę pana, no kurczę, ja nie nadążam, proszę pana, no chciałem towar rozładować, a tu nie mam po prostu kiedy rozładować tego towaru. 0,30, raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, dziękuję. Ja już tylko szybko towar muszę rozładować. A gdzie jest mój towar? Widzowie, gdzie jest mój towar? Ja się grzecznie pytam. O, dzień dobry panią, ale fajne panie. Dzień dobry, witam serdecznie. No, widzi pani, zamówiłem towar i ktoś mi... coś się stało, że mi towar nie przyjechał. Witam panią również gorąco i serdecznie. Oczywiście, 11 poproszę. Może na kawkę się dzisiaj umówimy, droga pani. Tak ładnie, słonecznie za oknem, trzeba się cieszyć, trzeba się uśmiechać. Jak każdego dnia, moi drodzy, 98, cyk. Ale kupują te oleje, zrzucili się na oleje. 51 dla pana, dziękuję serdecznie. Pani chwilę poczeka, bo ja muszę jednak zamówienie. Aha, bo ja zamówienie złożyłem, tylko nie złożyłem. Dobra, widzowie, ja tutaj...
Ja tu mówię, co się stało z zamówieniem, a ja nie kliknąłem zamówienia. Oleje kupują, ale olei mamy dobrze, ponad miarę, 41,02. Proszę panią bardzo, dziękuję serdecznie, zapraszam ponownie, rozładujmy towar, bo zaczyna się, kochani, robić ciasno. No to byśmy musieli może na dół rozłożyć, ale to musimy od razu cenę ustawić, widzowie, bo to nie ma ceny. To jest nowa rzecz. Niech mi pan czasem nie kupuje, ja tu proszę pana cenę ustawiam w tej chwili. Tu proszę mi nie kupować 3,12. To niech będzie 3,09. Proszę chwileczkę, proszę pana, poczekać. Oj, światło musimy zapalić, bo ciemno tutaj się zrobiło, jak nie powiem gdzie i u kogo, bo to słowo może być troszeczkę niewskazane. Ciemno w każdym razie jak gdzieś. Tutaj jakiś kupiliśmy cukier, czy tam ja nie wiem, co my kupiliśmy. W każdym razie też by trzeba to... tą cenę ustawić tego cukru, moi drodzy. Tutaj cena, proszę pana, 4 to kosztuje, 4 złote. Nie będę panu za darmo sprzedawał. 4 złote 83 to proszę pana kosztuje. To tyle nie kosztuje. Tutaj niech się pan tak nie spieszy, bo wy się spieszycie, kurczę ludzie, a ja potem muszę... 10, 1, 50, 75... 82. Dziękuję serdecznie, zapraszam ponownie. Dziękuję serdecznie, bardzo mi miło, że kartą 4, 49. No mogłoby to się samo, ta kwota mogłaby się sama tutaj wbijać na ten terminal. Byłoby na pewno lepiej, moi drodzy. Dziękuję serdecznie, 7,59, dziękuję. Ole, tutaj pan nakupował, ale to niestety, ja nie wiem, czy pan dobrze zapłacił, ale ja bym najchętniej panu inaczej wydał. Aha, tutaj nie muszę panu wydawać, to już nic nie zrobię. Dobra, dziękuję serdecznie. Też pan dobrze odliczone dał, ale ma pani fajne balony, bym powiedział. Dziękuję, bardzo ładne, naprawdę. Ja tutaj mogę pani nawet ten towar zanieść. No dobrze, tutaj... No i co? Aha, że on kartą płaci. Dobra, bo czekajcie, bo ja już... Słuchajcie, jest taki zapieprz, widzowie, że ja już nie nadążam, nie? Dobra, dobra, dobra. Dobra, zaraz nowy dzień, ale jeszcze towaru nie rozładowałem, kochani moi drodzy. Tu jeszcze 2 kartony stoją, czy 3 nawet. Jeszcze czokpiki kupiłem, które już nam się skończyły. Gdzie te czokpiki stały? Chyba tu stały czokpiki, nie czasem? Tu chyba stały, słuchajcie, czokpiki. Także no pan poczeka chwilę, bo pan widzi, że zapierdziel taki, że ja nie mam w co ręce włożyć tutaj. Tu bym musiał pracownika na kasę postawić, bo ja tu po prostu... No to by trzeba pracownika. Zobaczmy, widzowie, w ogóle jak się pracownika zatrudnia. Wiecie, musimy zobaczyć, jak się zatrudnia. Dzisiaj do 23, proszę państwa, czynne, ja w każdej żabce, $40 muszę mu wydać, $40, 13 groszy, zaraz się pomylę pewnie, bo już po całym dniu człowiek zmęczony. Dzień dobry, witam panią babcię serdecznie, ale pani opalona, taka od olejka się cała pani błyszczy normalnie, była pani pewnie na solarium, czy na słońcu pani siedziała, no ciekawe, ciekawe, no i $114 mamy, ale mi to idzie, widzowie, ale mi to szybko idzie, powiem wam, że... A to by ja te 3 kartony czokpików zamówiłem. Okej, dobra. Gdzie mam te czokpiki włożyć? Nie ma miejsca. I co teraz? To tu gdzieś na dół? Tą pastę bym musiał, słuchajcie, zamówić. Mąkę. Olej na razie jest. Ja tu dużo widzę, pozamawiałem, słuchajcie, różnych rzeczy. Ale pewnie teraz nie zamówimy, nie? Pewnie teraz nie zamówimy, bo... Może zamówimy? Może z jeden chleb? I co, i tak mało wyjdzie z zamówieniu? A, widzicie, czyli muszę nowy dzień zacząć. Dobra, enter. 25 dzisiaj klientów. Tutaj się podobno płaci też jakieś, słuchajcie... tu się podobno płaci jakieś... rachunki. Dobra, ale wiecie co? Tak, czokpików mamy dużo i mamy za dużo. Oliwę na razie, no może z jeden karton zamówimy. Chleb jeszcze, jedną pastę, skoro kupują, i jedną mąkę. Dobra. Będziemy musieli jakieś produkty dokupić. Ja tu muszę też zajrzeć. Tu są jakieś management, to są licencje. Tutaj jest, to się chyba płaci jakieś tutaj komuś jakieś renty. Pierdziele, nie będę komuś renty płacił. Co to ja jestem, żeby komuś rentę płacić? Dobra, widzowie, ale tu mamy bałagan. Zobaczcie, ile towaru. Chleby rozładujmy. Niech już klienci wchodzą. Jak chlebki ładnie kupują, no to
Ja niepotrzebnie tyle tych chlebów zamawiałem. Widzowie. To pan weźmie chleb, pan weźmie, bo mnie tutaj widzi pan, że... A to ja mam jeszcze karton z chlebem, to co ja mam z tym chlebem zrobić? Czekajcie, jak ja mam go teraz... G? A nie, G... Aha, dobra, że położyć, dobra. Okej, bo jak widzicie... Jak widzicie, moi drodzy, tutaj interes się tak kręci, że... i następny pan wziął pastę. Właśnie pastę przed chwilą, proszę pana, zamawiałem. 50, raz, dwa, trzy, cztery, jeden. Dziękuję serdecznie, ja tą pastę szybko tylko rozładuję. Tylko żebym jeszcze ja wiedział, gdzie ta pasta jest. Tutaj ja zamawiałem jakiś olej? Bo miałem oleju nie zamawiać, bo niby było dużo. No dobra, no widzowie, no skoro zamówiłem olej, no to już niech sobie stoi. No dzień dobry pani, ale fajna pani przyszła do mnie do sklepu. Ktoś mi chyba karton zajumał. Mąka, mąka, mąka. Witam panie serdecznie, ale fajne panie mnie tu odwiedzają w sklepie. Tylko mi się miejsce, kochani, kończy na półkach i to jest mały problem. Panie chwilę zechcą poczekać, tylko dlatego, że ja zalatany, jak panie widzą, i zabiegany, zalatany, nie mam w co ręce włożyć. Tutaj karton postawimy, już panie obsługuje, drogie panie, no widzi pani, taka to moja żabka. A czemu pani to kupiła, jak to jeszcze ceny nie ma ustalonej, proszę pani? To jeszcze chyba nie wolno kupować. Ale no co ja mam pani po kosztach sprzedawać? Nagle zaczęli kupować te płatki, gdzie ja chyba ceny nie ustaliłem. 18. Ach, widzowie, bo ja to chyba rozładowałem, a ceny nie zdążyłem ustalić chyba na to. Zobaczcie, wszystkie gałgany to kupują. Do wydania 0,22, 22. Dziękuję serdecznie. O, to znowu pani do mnie przyszła. Miło mi panią widzieć. Bardzo miło mi panią widzieć ponownie. Bardzo mi się pani podoba. Może no, chciałem już się umówić, ale niestety pani niechętna na umówienie się. Czekajcie. Ej, co tam było napisane? Ona pasta jakoś miała napisane. Znaczy, że mi coś wyniosła chyba, czy co? A nie, tu jest dobra cena, widzowie. 4,83. A może zmienimy na 4,79, żeby więcej kupowali. Dobrze, coś tu miałem jeszcze uzupełnić. Mąki może z dwie. O, pani bardzo dobrze, że wzięła mąki. Przy okazji mamy cyk. Jejku, jak tu się widzowie interes kręci. Ja naprawdę nie wiem, w co ręce włożyć. O, pan też wziął mąki. Bardzo mnie to cieszy. Bo właśnie rozładowujemy. Słuchajcie, widzowie, to nie jest takie wcale hop-siup tutaj się połapać z tym wszystkim. Dzień dobry pani. Ale pani zakupy zrobiła pięknie. Jakby jeszcze pani zapłaciła kartą, to bym się nie obraził. 04. Raz, dwa, trzy. 4. Dziękuję serdecznie. Następna pani wchodzi. Kiedy ja mam ten towar rozładować, widzowie? Weźcie wy mi powiedzcie, widzowie, kiedy ja mam ten towar rozładować. 16. 36. Tam jakieś licencje się podobno kupuje. Kochani, ja muszę te licencje kupić w końcu, żeby mieć więcej towarów. Tutaj mamy te... Już w ogóle, znaczy licencje licencjami, widzowie, ale... Ale jakiś regał by się przydał, słuchajcie, bo ja tu już miejsca nie mam, widzowie. A to gdzie stało? A nie, ja to dopiero chyba zamówiłem, nie? Nie. Słuchajcie, widzowie, no sprawa jest taka. Sprawa jest taka, że ja tutaj to jeszcze ceny nie ustaliłem na to. 3,12, 3,09. Aha, dobrze, 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 dobrze. Wszystko jest dobrze, jak należy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję serdecznie. 12 poproszę. 08. Znaczy wiecie, że to wcale takie nudne nie jest, wbrew pozorom. Można powiedzieć, że przez 30 minut kasuję i sprzedaję, ale kasa rośnie. Tylko jestem ciekaw... Aha, nic nie mam dawać. Dobra, bo się zawiesiłem. Jestem ciekaw, tylko bym sprawdził, widzowie, jak to jest z tymi... Z tymi innymi meblami. Tylko boję się, że tu bez kredytu by się nie obeszło, nie? Widzowie, no bo żebym miał jakieś meble podokupować, to raczej za gotówkę, dwa. Czterdzieści pięć, sześć. Dobra, dziękuję serdecznie panu, ale kupują, patrzcie, to jeszcze dzień się nie skończył. Niesamowite, 25, 1. 10,5. Dziękuję serdecznie. I następny pan przychodzi. Ale zakupy robią, patrzcie. No ja nie nadążam, widzowie. Ja naprawdę nie nadążam. Nie wiem, jak się
Pracownika tutaj zatrudnia. O, już się ciemno zaczyna robić, to trzeba by światło zapalić. Zresztą światło u nas w sklepie się cały dzień może palić, żeby... Ale zakupy zaczęli robić, patrzcie. To, a czym ona płaci? Kartą w końcu czy gotówką? Aha, kartą. Powiem wam, że tak się dzieje, że już się zaczynam motać, nie? 30 minut jazdy. Jeden. 50 raz, 2, 3, 82. Ja się, widzowie, już zaczynam motać, słuchajcie, w tym wszystkim. Ta pasta nam się już, jak widzę, skończyła. Chokpik? Co, za drogie dla niej chokpiki? Czyli słuchajcie, oni dają jakieś uwagi. Jak widać, jak coś tam napisali, to znaczy, że coś jest na przykład dla nich za drogie lub... 58, dobra. Już? Już nie zamówimy, nie? Pewnie. Czy jeszcze zdążymy zamówić? Ale to czekajcie, to na następny dzień rano, bo tu mamy jeszcze jeden karton. A to mamy akurat z tym, dobra. Patrzcie, widzowie, gdzie to było? Tu. O, akurat koleś kupił. Pana Tai, co tokolwiek to jest, nie wiem, ale... I tu mamy jeszcze karton z czymś. Z chlebem. Z chlebem, widzowie. Ale gdzie te chleby? Można dostawić chleby. No czekaj chwilę, gościu. No przecież widzisz, że rozładowuje. Co ja się przecież nie rozstroję, nie? Dobra, i od razu karton wyrzucimy. Dobra. Już, już, drodzy panowie, już, już, już. No widzicie, no jest zapierdziel niesamowity, ale no pan zrobił zakupy. $20. 29. 9... 20, a ma pan 24, proszę bardzo. O grosza nie będę się targował z panem. Wygodniej będzie mi wydać. 0,44. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję serdecznie, dziękuję, dziękuję. Zakupujemy, zakupujemy. Następna pani, $2 do wydania. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. I dwa. Dziękuję serdecznie. Ale kolejka, widzowie, patrzcie, no... Co, ja się nie dziwię, że ta gra ma taką, słuchajcie, popularność. Naprawdę się, słuchajcie, nie dziwię, bo bardzo mi się to podoba. Bardzo mi... O, to znowu ta pani dzisiaj wróciła do mnie. A nie, to nie ta pani, przepraszam, pomyliłem. O, $30, zaczynają płacić fajne kwoty. Widzowie, ile mamy na koncie? Mamy, słuchajcie, $364 na koncie. Wiecie co? Ja bym wiele z tych rzeczy... Ja bym wiele z tych rzeczy, widzowie, kup licencję, jest napisane. Ale żebym wiedział, gdzie te licencje się jeszcze kupuje. Tam są meble, to nie. Management, licencje. Tutaj byśmy mieli kawę, chleb, jajka, mleko. O, o, mleko, mleko. Mleko, widzowie. Mleko byśmy mogli mieć i wodę. Aha, tylko to są rzeczy... O, ale się wkopałem. Widzowie, ja się wkopałem, wiecie? Bo żeby mieć mleko... Słuchajcie. Żeby mieć mleko, to my musimy mieć lodówkę. A żeby mieć lodówkę, to pewnie będziemy musieli wziąć kredyt. To jest na ilość dni, nie wiem, na 10 dni? Tak 50 dziennie bym chciał płacić. No dobra, widzowie, musimy wziąć kredyt, żeby, słuchajcie, kupić lodówkę, czyli tutaj. Taką dużą kupimy. Taką dużą lodówkę i wtedy w produktach wodę. Ser. Tutaj mi się chyba cukier skończył. Jajka i mleko. Max, dobra, 10. Zamawiamy. Dobra, widzowie. Lecimy z koksem. O, ale dostawa przyjechała. Czemu oni tak rozwalają mi te pudła? Niech mi ktoś to z was, widzowie, wytłumaczy. A, że to się ustawia? No nie wiem, na razie tu ustawimy, gdzie ja mam tą lodówkę postawić. Jajka. Nie mam za dużego wyboru, widzowie. Jajka na górę damy i od razu trzeba cenę ustawić. Dobrze, że mamy zamknięty sklep. To jest chyba opcja, widzowie, że trzeba zacząć
Słuchajcie, to jest opcja, mi się wydaje, że trzeba zacząć mieć zamknięty sklep. Jak są biojajka jakieś eko, no to niech będą 95. A tu znowu jajka. Dobra, no to obok stawimy, bo tu już nie można, nie? No to tutaj. Dobra. Jak są jakieś niby biojajka, to niech będą. Co tu dalej mamy? Wodę mamy. No to wodę półkę niżej. To trochę źle zrobiłem akurat, ale... Ale tej wody tu jest. Widzowie, to trochę dałem ciała, powiem wam szczerze. To jeden karton z wodą będzie... Jest woda? Nie, to nie jest woda. No ale to już rozpakujemy tutaj. Te susu, cokolwiek to jest. No pewnie jakieś tam owocowe płatki deserowe, jak zwał, tak zwał. Czekajcie, te woda, na wodę od razu cenę trzeba ustawić. 2 dolary. Niech będzie 55. Niech woda będzie u mnie trochę tańsza. Trudno z wodą. Co mamy dalej? Mleko mamy. Mleko, mleko, to mleko tutaj, słuchajcie, damy. Z tej strony. Ale mleka. I co ja mam zrobić, widzowie, z tym mlekiem? Dobra, dalej. A tu jeszcze mam karton z wodą. No nie, no to... Karton z wodą niech sobie w środku będzie. Nie będziemy przecież na zewnątrz, żeby ktoś nas okradł. Tu jest jeszcze jakaś kawa. Oj, widzowie, gdzie ja tą kawę mam postawić? Nie wiem, tu? Jakąś kawę kupiłem. Nawet nie wiem kiedy, słuchajcie. Kupiłem jakąś kawę, ale kawa nie ma ceny. Market price 10. 40 damy. No bo tu nie ma, widać, że ta kawa się nie opłaca, bo jak widać nie ma na kawie zarobku dużego, widzowie. Widzicie, nie ma na kawie. Nie ma na kawie zarobku zbyt dużego niestety. Co to się stało? Tutaj co to jest? Jakiś ser, tak? A mleko ustawiliśmy cenę? Nie ustawiliśmy ceny mleka, widzowie. Ceny mleka nie ustawiliśmy. No to od razu mleka i sera ustawimy. Ja pierdzielę, czekajcie, bo do sąsiada bym wlazł. To ja bym musiał sklep ulepszyć i... Oj, źle to poustawiałem. Trochę jeszcze... A nie, dobrze poustawiałem, okej. Okay. Znaczy wiadomo, że to nie ma sensu jakoś to układanie w tej chwili, które ja tutaj zaproponowałem. Cena 3.39. Żeby było troszeczkę taniej. Woda ma cenę, to jeszcze kwestia mleka. No mleko 2.79 niech będzie. Albo 85. 85. Dobra, mamy ceny, tu mamy ceny, tu mamy ceny, wszędzie są. Chleb, 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 kawa, TT, dobra. Jeszcze tutaj tak dla pewności, bo to coś mi jest podejrzanie tanie. 3,12, aha, dobrze. Dobra, i tu jeszcze jakiś karton został, a to właśnie z tym czymś został. I olej nam się jeszcze troszkę, widzowie, skończył. Słuchajcie, olej nam się jeszcze kończy. Może... Słuchajcie, jak mamy kasę, to nie będziemy się szczypali. Nie, widzowie, tak mi się wydaje, że... Że jak mamy kasę, to już niech ten olej będzie na full. I czokpiki tak średnio jeszcze. Z jedne czokpiki by można domówić. Jeżeli mamy dzień zacząć już konkretnie, słuchajcie. No to myślę, że... Niech sobie tu stoi. Ej, na razie jeszcze się tego uczę. Dobra, niech tam leży tu. To wiecie co? To te czokpiki też jeszcze domówimy. I otwieramy sklep. Gdzie są te czokpiki śmieszne? Tu są te czokpiki. Też z dwa. Tam jakaś cena się chyba zmieniła, bo tam jest jakaś strzałeczka. Ej, a co jest? Aha, bo ja nie zrobiłem zamów. Dobra. Czekajcie, widzicie, jeszcze się uczę. Bo to i daję do koszyka i trzeba złożyć zamówienie. Dobra. No to trochę ten kredyt nas poratował, bo chleba mamy, czokpiki. No tak już wiecie, coś tam tych czokpików jest, nie można powiedzieć, że nie, ale... Co, jeden karton mam... A tu jeszcze na dole są czokpiki. Łejery, widzowie. To ja nie zauważyłem, słuchajcie. Źle to rozstawiam. Po co na... Przecież tu mam miejsce na inne produkty. Jeszcze mąkę w sumie już bym mógł. No dalej, jeszcze z 3. Źle zrobiłem, widzowie, tak powiem wam po prawdzie. Trochę źle zrobiłem, bo mogłem te czokpiki... Dobra, niech se leży tu. Mogłem te czokpiki ten...
To jeszcze póki mogę zamówić, bo później godzina będzie nie pasowała. To jeszcze z jedną kartę. Jeszcze z jednym karton mąki. To już możemy otworzyć sklep. Niech już kupują. Trochę spieprzyłem, bo to jest tak źle poustawiane. Według mnie na... Widzicie, że tak... W sumie jeszcze jeden karton mąki bym mógł zamówić, ale dobra. Dzień dobry, zapraszam panią serdecznie. Zapraszam. Gdzie tu się w ogóle pracowników jeszcze, widzowie, zatrudnia? Ale to wiecie co? Myślę, że w następnym odcinku. Zaczniemy następny odcinek i po prostu skończymy ten dzień i tym akcentem skończymy zamówionko, a my zobaczymy po prostu, ile zarobimy, a w następnym odcinku będziemy chcieli zatrudnić pracownika, bo na pewno byłoby mi wygodniej, słuchajcie, gdyby pracownik, czy to mi uzupełniał towar, może jeszcze jeden regał dokupimy, bo trochę mi mało tych regałów tutaj. No dzień dobry panu, ser pan kupił, bardzo mi miło, że pan kupił ser. Bardzo mi, drogi panie, miło. 6 dolarów, 60. 1 centasów. Proszę bardzo, zapraszam ponownie. No akurat jeśli chodzi o prowadzenie handlu, takie rzeczy mnie kręcą. Niby słuchajcie, symulator jest sam w sobie prosty, ale możliwość rozwijania... O, znowu przyszła ta moja ulubiona pani. Ona mnie tu bardzo lubi, widzowie. Tylko, że no niestety... No nie podoba mi się jej tatuaż, nie? Jest bardzo pani fajna, ale ten tatuaż to tak jakoś... No. Ja nie chcę być niemiły, ale nie podobają mi się takie tatuaże chamskie nad tyłkiem. Dobra. A, nową sekcję. I chyba wtedy skończymy, słuchajcie, wtedy chyba skończymy samouczek. Ja teraz widzę, co ja źle zrobiłem. Muszę według... według tutaj samouczka... Coś oni tam piszą, nie wiem, o co im chodzi. Dziękuję serdecznie. No, aha, kartą pan płaci, bo myślałem, że gotówką pan zapłacił. No widzicie. Zbyt... Ale ruch jak w Paryżu na wsi. Ludzie, kochani, kiedy ja to mam... Tutaj nic pani nie wydajemy. Dobra, czekajcie, zamów nową sekcję. Bo tu mi pod... Czyli rozumiem, że sekcję... Zamów sekcję. Ja nie wiem, czy to w końcu... Nie mam kiedy nawet zamówić. To sekcję to chyba rozbudować market. Ale nie wiem, gdzie to się zamawia, widzowie. Czekajcie, tu nie. W komputerze, tu. To może w management. Nie. Sekcję, no ale ja zamówiłem jedną sekcję. A, że sekcję 4x4. Czyli to mam zamówić, ale no nie mam kasy, to jak mam zamówić sekcję? Tutaj jakiś rent trzeba zapłacić. Cholera wie, co my tutaj mieliśmy zapłacić. Jakieś chyba podatki. Ach, te opłaty, widzowie, najchętniej bym ich nie płacił. No ale wiadomo, trzeba zarobić, podatki trzeba płacić. 14,30 poproszę. Popłaciłem opłaty i teraz to mi na pewno nie starczy na sekcję. Dziękuję panu serdecznie. To chyba trzeci dzień leci, nie? Tak mi się wydaje. 1,05. Dziękuję serdecznie. Dobrze, że tu się kasa nie kończy w kasie do wydawania. To jeszcze jest plus, widzowie. Że to tak nie działa jak w świecie realnym. Tam nam się mąka trochę skończyła, ale może coś innego wstawimy. Ta kawa to tak troszkę tutaj widzę, że słabo. A o, mleka pan kupił i serek. Bardzo mi miło, bo niedawno sprowadzałem do sklepu, tylko coś podejrzanie tanio, ale chyba wszystko ok. O, pan bierze czokpiki, no pięknie, pięknie, oliwę tam. Tam jeszcze chleb polecam. Może jeszcze mleko? O, ale pan nakupował wody, jajka. Pięknie, drogi panie. Pięknie, pięknie. Zapraszam ponownie. Ja tu panu chętnie rabat jakiejś przyszłości dam, jakąś kartę lojalnościową. No słuchajcie, żebym sekcję zamówił, to ja dolary potrzebuję. A czekajcie, bo ja tutaj mąki chyba gdzieś mam. Tu są to jest ta kawa, nie, tu jest woda, a wodę mamy? Wodę możemy uzupełnić, ale te najpierw może wyładujmy. Nie ma nawet gdzie za bardzo. Dobra, no już do pana podchodzę. No widzi pan, jaki tutaj... No zapierdziel, straszny zapierdziel, drogi panie. Nie ma czasu na nic, po prostu
A gdzie tu zjeść, gdzie tu... Cokolwiek. Witam pana serdecznie. Mam nadzieję, że nic tam pan nie schował pod koszulkę, ale też pan płaci, kurczę. Wie pan co, naprawdę. Kto to widział takie grubasy mi tu płacić? 50, 61. Następnym razem proszę bardziej mieć... I tam jeszcze pan mi pod nosem marudzi coś. Oni coś marudzą wszyscy na tą kawę czarną. Widzowie. Coś na kawę marudzą. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dobrze, kartą oczywiście. Proszę pana, 17, 74. Dziękuję serdecznie. No to może muszę, bo nikt nie kupuje tej kawy. To może ja, widzowie, muszę... Słuchajcie, kawę... A dobra, niech ma trzy. Słuchajcie, może muszę... A, w ogóle światło muszę zapalić. Słuchajcie, to ja może muszę cenę kawy zmienić, skoro nikt kawy... Skoro marudzą na kawę, a nie kupują. A zróbmy, słuchajcie, 9. 99, widzowie. No trudno, nie zarobimy zbyt wiele. Ale zróbmy 9,99. I zobaczymy, czy... Oj! A da się oszukać? Nie da się oszukać. Widzicie? Nie da się oszukać. Kurde. Ciekawe, co by się stało, jak mu więcej nawił. 0,36. 10,20, 30. 5,1. Proszę bardzo. Póki co, słuchajcie, nie wiem. Póki co, widzowie, mnie to jeszcze nie znudziło. Natomiast z pewnością chciałbym bardziej się skupić na rozbudowie sklepu, żeby tą czynność, którą ja teraz ciągle wykonuję, wykonywał za mnie pracownik. Ale to tak jak mówiłem, zrobimy to w następnym odcinku, niech już skończy się ten dzień. Mamy $300, więc może możemy sekcję dokupić i może to będzie koniec samouczka. O, kawę gościu kupił, czyli widzicie, widzowie? 87. Czyli słuchajcie... Słuchajcie, raz, dwa, 40... Czyli widzicie, czyli cena kawy po prostu tutaj grała rolę. 22 grosze. Dziękuję serdecznie. Znowu... Can't find? Co mnie mógł znaleźć? Nie rozumiem. Ja czasem nie wiem, co oni tutaj do mnie rozmawiają, wiecie? Dobra, tam. 400. I teraz tą sekcję możemy kupić w menadżmencie, tak? Widzowie, wychodzi na to. Czekajcie, ale gdzie ta sekcja była? Licencję kupiłem już, nie? Sekcja. No dobra, kupiłem sekcję. I co mi ta sekcja dała? Co ja zrobiłem? A! Powiększyliśmy sklep, widzowie. Ale to jak ja to mam przestawić, te regały jakoś mogę? No nie, nie przestawia się nic. Albo może dlatego, że Enter to następny dzień. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, zaczniemy następny odcinek. Ja wiem od czego, no zobaczymy jeszcze od czego, widzowie. Aha, dobra. Zobaczymy od czego zaczniemy następny odcinek. Ale z pewnością będę chciał pomyśleć o tym, żeby sprawdzić, jak się pracownika zatrudnia. Może dokupię jakieś regały z dwa. Wtedy tutaj też by mogły być regały. Zobaczymy, coś będziemy kombinować. Czego tu brakuje? Chokpików w sumie za dużo nie brakuje. Możemy tylko dosłownie dołożyć już na koniec dnia. Nie wiem, czy tu się robi jakiegoś save'a gry. Też jestem ciekaw, czy to się save'uje jakoś. No, jeden musiał mi w kartonie zostać. Patrzcie, no. Niedobrze. Niedobrze. Tych tutaj jest mało, bo tylko jedno zostało. To rozpakujemy. Towaru na razie nie mam za co zamówić, więc muszę sobie poradzić tak jak mamy. Oleje? Olej nie kupują jakoś za dużo specjalnie. Olej. Dobra, i co my tu mamy? Mamy jeszcze kawę i mamy wodę. Wodę możemy, słuchajcie, uzupełnić, widzowie. Nic się, myślę, nie stanie, bo wodę kupowali i jajka słabo szły, a wodę, widzę, powykupywali. No i na dole mamy te sery. Dobra, tam.
Słuchajcie, spróbujmy zrobić w takim razie save'a gry. A to co to tutaj? Coś za ścianą, jakiś magazyn? Spróbujmy zrobić save'a gry. W następnym odcinku będę myślał o tym, żeby kupić dwa kolejne regały, jakoś to tak fajniej poukładać. Wiadomo, bo jeśli chodzi o układanie, żeby miało ono sens. Ja jeszcze się na tym, widzowie, będę skupiał. Wiadomo, że tak. Póki co, no to... To robimy to tak, no byle jak, żeby to jakoś tam ruszyło, nie? Ale później będę to jakoś tutaj sobie kształtował. Skoro kupiłem tą sekcję, to pewnie tutaj można następną linię regałów wstawić. No zobaczymy. Pomyślę. Zastanowię się, może potem jeszcze jedną lodówkę. Jeszcze miejsca, jak widać, trochę mamy tutaj też na jakieś regały. To już będziemy planowali w dalszym odcinku. No to było takie pierwsze przetarcie szlaków. Zobaczmy, czy da się zrobić, moi drodzy, save'a. No niby da się zrobić save'a. Jakieś ustawienia tu są? Nie, to jest tylko to. To może ta myszka, dlatego mi tak wariuje. Może mam za szybko myszkę. Dobrze, moi drodzy. No to tyle z mojej strony w takim razie. Aha, i widzę, że... Bo my moglibyśmy... Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. My możemy teraz chyba, widzowie... Słuchajcie, wydaje mi się, że chyba byśmy mogli zamówienie zrobić. Tak, moglibyśmy zrobić, słuchajcie, zamówienie. Ono by przyjechało. Czas jest zatrzymany, dopóki nie zrobimy open. Czyli to nie ma sensu, słuchajcie, zamawiać w czasie dnia. Lepiej zamówić tę dostawę, kiedy mamy czas od rana. I od rana jest spoko. Więc raczej powinno to działać. No muszę to poukładać, bo mi się póki co nie podoba. Taki tutaj jest troszkę bałagan. Ale to już nie w tym odcinku. Następnym się za to wezmę. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, kochani moi drodzy, że seria wam się spodoba. Zostawcie komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów i będę wdzięczny, jak zostawicie łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.